Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Przypominam, dzisiaj strzałem dnia jest Luis Suarez. Wow, zobaczcie, jaka piękna karta, jakieś statystyki, masakra, miazga. Normalnie świetnie, jestem bardzo zadowolony, dawno się nie cieszyłem z tak dobrej karty. A co dzisiaj? Dzisiaj otworzymy sobie kolejnego blistra od GoHobby.pl. Blisterek zabiera 30 kart plus kart, to jest limitowanej edycji gratis. Z przodu Messi, Pirlo i Lam. Z tyłu Szaruwa. Zobaczymy, co z tego będzie. Przypominam, że w ostatnim unboxingu blistra od GoHobby mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy sobie kartę WWW. Śmieję się oczywiście, ale tak było niestety. I zobaczmy, co mamy na limicie. Na limicie mamy Samuela Eto, naszą powtóreczkę, która zasłoni Artura Borucza. Saszetki, Iniesta. Ty, co jest? Zwątpiłem. Ej! Ale miazga masakra! Zobaczcie, co się stało. Otwieram sobie. Wow! 30 kart plus karta z limitowanej edycji gratis. 30 kart jest 5 saszetek. A ja co zrobiłem? Wyciągnąłem i mam 6 saszetek. Jaka promocja! Niesamowite. Dwa razy Iniesta, dwa razy Messi i dwa razy Neymar, neymarski junior. Świetnie, świetnie. Szok. Nie, to nie był jakiś blef. Ej, GoHobby, wiecie o tym? Nie, zapewne nie. Super. Nawet na to nie zwróciłem uwagi wcześniej. Dobra, zaczynamy od Iniesty. Mamy 6 saszetek w takim razie. Czego szukamy? Szczęścia, jak zwykle. Szczęścia, ewentualnie Messiego i całą rodzinę jego. Mamy tutaj zawodnika z Portugalii, z Francji. Mamy tutaj Lukasa. Niektórzy mówili szalony, dlaczego mówisz Łukasz? Mówię, no Łukasz, niestety. Busquets. I na koniec mamy Ashley Cole, tak? Zaraz mnie pojadą, że znowu źle czytam. W każdym razie ekspert, powtórka, 78. powtórka u szalonego kolekcjonera. Messi rwie się do tego, żeby zaprezentować, co ma w środku schowane. Cały czas jestem w szoku, że generalnie saszeta jeszcze była więcej. Ha. Te maszyny u nich chyba coś zawodzą czasami. Mamy Bruno, boskiego Bruno, mamy tutaj Mario, mamy Ricardo, mamy jeszcze Davida i Tofilo. Ty, a coś dla mnie takiego specjalnego, to nie łaska? Wiem, saszetka gratis, powinienem się cieszyć. No dobra, Neymar, boski Neymar. Neymarze, pokaż, co masz w koparze. Ale ty szalony, im dłużej, tym głupiej. Może skończysz nagrywanie. Mamy tutaj, o. A kuku! Jan i to z Belgii, David Silva, świetny zawodnik, bardzo mi się podoba zawsze na tych kartach. Kyle Walker, tak? Chyba tak, szkoda, że nie Johnny Walker. I mamy fansa Sakho. Oj, dobra, zaczynamy drugą, ostatnią rundę. Przypominam, że blistra możecie kupić na GoHobby, jeżeli nie macie u siebie gdzieś tam dostępu. U mnie powoli się kończą, także postanowiłem sobie coś tam pozamawiać. Mamy tutaj bramkarza od Portugalczyków, mamy tutaj jakiegoś sobie zawodnika od Greków. Perea z Kolumbii, Dante. Interesuje mnie najbardziej ta karta i to jest Goalstopper. Rusek na golstoperze. Wow. No, Messi. Albo ty, albo nikt. Dasz coś fajnego? Czy mam znowu liczyć na Neymara? Czekajcie. Star player. Nie, no masakra. Dobra, przelecimy je jeszcze tak szybko, ale zobaczcie, no kurde. Zacznę płakać z powodu tego blistra. No i Neymar. Neymarze. Pokaż, co masz schowane w sobie. Neymarze.
Neymarze, Neymarze. O Jezus, szalony ty głupiesz na starość. Wow, i mam Lukasa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, otworzyliśmy sobie 6 saszetek w cenie 5 saszetek. Trafiliśmy Goldstoppera, trafiliśmy sobie Eksperta, trafiliśmy sobie Fansa, trafiliśmy sobie One to Watch i trafiliśmy sobie Star Playera. No, blister za przeproszeniem dupy nie urywa, ale no... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam na kolejne, gdzie otworzymy sobie figurkę tego gościa. Pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć!